Dobry, witajcie na moim kanale. Witam nowych subskrybentów, nowych oglądających i tych starych oczywiście. Bryle na bok, Bercik pozdrawiam. Słuchajcie, dzisiaj golenie takie na łapu-capu, elementy wyciągnięte z półeczek. Gdzieś rzeczy, które miałem odłożone, które miałem kiedyś już dawno pokazać. Zaczniemy, słuchajcie, od tego, czyli od mydła. Mydło Fine, XXI wiek, Shave Soap. Niby amerykańskie, a pachnie, że tak powiem, po włosku. Zresztą, słuchajcie, co tu dużo mówić, wyprodukowano we Włoszech. Więc włoskie mydełko. Pachnie. Słuchajcie, to jest taki zapach jak Phoenixa. Nazywa się to Dog albo Cat Dog. Dla mnie to pachnie jakieś takie aptekarskie zapachy. Bardzo ładne. Dla mnie może być. Paluchem wybrałem. Zalałem troszkę wody, przełożyłem do tygla, jest tego wiele, wiele za dużo, ale żeby nie było, to użyję do tego pędzla naturalnego, tak zwanego mopka, czyli dla mnie Silver Tip od Yagi 24 mm. Po goleniu będzie oczywiście, nie może być inaczej, woda po goleniu do kompletu, tu już piszę Made in USA. Czyli takie, no, wiecie, tu już nie pisze, że wyprodukowano we Włoszech. No i pachnie chyba troszkę inaczej, wam powiem, niż mydełko, ale to moje pierwsze spostrzeżenie po odkręceniu koreczka, wiecie? Także to jeszcze nic nie jest pewnego, zobaczymy jak to będzie. Słuchajcie, maszynka, skoro mamy American Blend Fine, to u mnie na kanale po raz kolejny Merica Dwight Shaving Wet Shaving Company, Wet Shaving Razor, nie, Wet Shaving Club, tak, przez Yates produkowana. Co mogę powiedzieć? Cała metalowa w moim nielubianym satynowym kolorze z takim trikiem, że ma magnes w rączce i to mi się bardzo podoba, bo sobie można tutaj śmiało wywijać, podkładki na grzebieniu pilnować i jest wszystko elegancko. Więc zakładam żyletkę, która była na piecyku, a już wam mówię, co za żyletka jest. Tu nie trzeba nic sprawdzać, prawa, lewa strona jest jak najbardziej taka sama. Żyletki przyleciały do mnie w takim pudełku od Stando. Obiecałem, że pokażę. To pokazuję. To są chromy blady, chroma diamond. Niech tak będzie. Jeszcze raz powtórzę. O, stop. Wyłoszczył. Proszę bardzo, trzecie użycie. A całość w takim woreczku, w kosmetyczce. Słuchajcie, o, nie za duże. Nie za małe, myślę, że maszynka i tam jakieś drobne gadżety się podróżne zmieszczą. Fajna sprawa, logo Staszka, także Staszku pozdrawiam. No i cóż, no i takie będzie golenie dzisiaj. Zarost półtoradniowy, dużo baboli na twarzy, w sensie podrażnień, jakichś takich z poprzednich moich, że tak powiem, eksperymentów, doświadczeń. Ja sobie tutaj tylko trochę jeszcze pędzel. No i cóż, wilże twarz. Słuchajcie, bez żadnych kliszejów.
Zobaczymy, jak mydełko tu będzie się działo. Pędzel mega dużo wody trzyma, więc czepnięte. Wody tu oczywiście nie wylewam, zostawiam. Mydełko, słuchajcie, jest z tych miękkich. To już nie jest takie mydełko jak fajne, te pierwsze, które tutaj Platinum pokazywałem. Czy miałem chyba Absolute Sandalwood, coś takiego. To już nie jest ta twardość, to już jest taki kropik. No i zobaczymy, zapach fantastyczny, moczę pędzel. Końcówkami przycisnę go, to jest mop, czyli po prostu niech się dzieje. Teraz nie wiem, czy go tutaj nabić tylko, czy wyrobić od razu. Jeszcze woda. Ładnie, w sensie łatwo. Wszystko powstaje tutaj. Słuchajcie, no wybrałem wszystko. O, to niedobrze, bo to nie będzie dobrze świadczyć o wydajności już. Wszystko już jest w pędzlu. No ale dobra. Tak troszeczkę tylko obetrę. No i będziemy widzieć. A rasy na koszulce są. Czyli będzie golone. Zapach petarda. Już gotowy jest praktycznie produkt, słuchajcie. Ja jeszcze tu pozwolę sobie końcówki. W normalnych warunkach ja bym się już golił. Tu już nie ma co poprawiać. Słuchajcie, ja tylko z ciekawości naprawdę, słuchajcie, tu robimy pauzę. Robimy pauzę. Już jestem, słuchajcie. Coś, to jest taki zapach. To jest taki zapach. To jest, dla mnie to jest taka starego typu apteka z takimi drewnianymi szufladkami. Tak, tu jest, chociaż. Pomieszanie tych dwóch. Tak, pomieszanie tych dwóch, ale to są bardzo fajne, zbliżone zapachy. Ja je bardzo lubię. Chociaż jak widzieliście, niewiele ich tutaj zużyłem. Piana na twarzy siedzi, nic się nie dzieje. No idzie ten sprzęt, słuchajcie, i golimy. Wyrównamy tutaj zaraz, mam nadzieję, że krwi za dużo się nie poleje. A mówię tylko dlatego o tej krwi, że żyletka trzeci raz użyta, więc może mieć różną charakterystykę. Ale idzie bardzo przyjemnie.
Tak, zaraz słuchajcie, dość przyjemnie zmiękczony, nic się tu złego nie dzieje. Pod takimi właściwościami fajnie. Co ważne, nic nie pieprze, nic nie podpieka, nic się tu nie dzieje, słuchajcie. Jedno co muszę przyznać, że ta maszynka bardzo fajnie goli. Z tą żyletką moim zdaniem jest całkiem przyjemnie. Jakby po pierwszym przejściu ja tutaj nigdy nie sprawdzam tak do końca. Dopiero drugie golenie, w sensie drugie przejście. No i zobaczymy. Pędzel stał na obok miseczki. Nie jest to może jakaś najgęstsza i jakaś taka zbita piana. Fajnie, lekko ją czuć na twarzy, ale czuć, że działa, że fajno. No taki nieuczesany. Podwóz jedziemy. Tu już dość nieprzyjemnie. Tak, żyletka została zjedzona przez maszynkę moim zdaniem. Czasami się tak zdarza. Ale słuchajcie, ja się tą, nie to żebym miał za mało żyletek, ale ja ją dokończę. Super.
Dość często się pojawia ta maszynka na moim kanale, ponieważ mam ją pod ręką. Lubię po nią sięgać. Uważam, że to jest mało wybredna, jak chodzi o żyletki maszynka. Pasuje mi do tego długość rączki oraz waga. Fajnie wyważona. Wydaje się być dość przemyślanym urządzeniem. Może nie idealnym, bo słuchajcie, prawda jest też taka, że ostatnio tylko nie pamiętam, z którąś żyletką zmagania poszedłem tą i powiem wam, że dość agresywna się stanęła. A do tego po nałożeniu wody po goleniu aftershave'a alkoholowego dość mocno podpiekła. Później ta skóra musiała zostać potraktowana balsamem. Także naprawdę do każdej maszynki warto sobie potestować, popróbować różne żyletki, bo możemy się zdziwić, jak czasami się zmieni właśnie czucie agresywności, czy też ilość podrażnień może nam się zmniejszyć, zwiększyć. Puszę twarz. Fajny film został. No i wracamy w te miejsca. Jednak nie uda się to na dwa przejścia, tak jak myślałem. Natomiast to jest jedna z nielicznych maszynek, gdzie naprawdę dwa przejścia wystarczają do tego, żeby się świetnie ogolić. Fajny pędzel. Silver tip od Yagi. Wiadomo, że są inne silver tipy, a ten jest mięciutki, fajnie wyrabia praktycznie z każdej go kremu, mydełka. Bezbłędny pędzel, można powiedzieć. Okej. Próbujemy zrobić to samo z drugiej strony. No i koniec.
Tu już powinno być. OK. Nie róbcie tego w domu. No, coś tu pogubiłem, ale generalnie ma, żyletka ma już dość. Ja tu skóry męczyć nie będę, słuchajcie. Żyletka idzie w kosz, żeby nie było. Płuczę twarz. Taka chłodna woda, słuchajcie, bo nie zdążyła się zagrzać. Fajnie. Słuchajcie, o maszynce już było, ale wróćmy do mydła. Mydełko. Tutaj, słuchajcie, to nie jest jakiś talon czy coś, to nie jest. Czyli to jest baza wegańska. Ja jestem zadowolony. Nic się tu złego nie dzieje. Zapach cały czas się tu ulatnia, cały czas tu jest. Bardzo fajny zapach. Taki, nie wiem, cytrusowo-ziołowy, ale bardzo fajny. No i próbujemy, słuchajcie. Kartonik, te sprawy, wyciąganko. Niech się dzieje. Fajna butelka, kryza. Spróbujemy. O, tak lubię, jak się leje. Zaszana tak się leje, proszę Państwa. Wody po goleniu. Alkoholowa. Przypiekło, wchłonęło się. Fajnie. Lekkie chłodzenie. Poprawimy. Poprawimy, bo jest fajnie. Porównałbym ją. Tak, porównałbym ją do wody Kołto. Mam taką wodę Kołto. W podobny sposób chłodzi. Zapach jest inny niż mydło. Lekkie chłodzenie. Fajna woda. Ja już jestem suchy. Lekki film został. No, powiem Wam, że takiej wody nie miałem. Do swojego fajna Platinum mam balsam, tam jest. Do zestawu mam balsamik, też bardzo fajny, też chłodzący, też polecam. Ale ta woda też bardzo fajna. Powiem Wam, bardzo fajna woda. Może nie jest tak fajna, tak dobra jak Phoenixowe wody. W działaniu, nie mówię o zapachach. Ale bardzo fajna. Tak, stawiałbym ją na równo z wodą Kołto. Troszkę lepsze niż te nasze Proraso ogólnodostępne. Subtelny zapach. Delikatnie. Tak, bardzo ładne, fajnie, bardzo fajne golenie, super, ale to już dość falenie. Zmieniam żyletkę, lecimy dalej. Mam nadzieję wyhodować troszeczkę więcej zarostu i na taki 3-4-dniowy spróbujemy ogolić się brzytewką bez ostrzenia, prosto z pudełka firmy Boker. Bercik już pokazywał, ale tak gdzieśmy sobie wspólnie wykombinowali taki temat, czy te brzytwy będą golić. Więc podłączę się do takiego nagrywania i też to nagram. Zwłaszcza, że brzytewka jeszcze nie jest używana ani razu. Faktycznie prosto z pudełka i bardzo mi się podoba. To już tyle Wam powiem. Słuchajcie, mydełko fajne, polecam, woda super. Maszynka rzecz gustu, tym bardziej żyletka.
Tyle z mojej strony na dzisiaj. Pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło.